Składanie komputera w moim wydaniu. Ostatnimi czasy postanowiłem zmienić swój komputer. Swój stary komputer wystawiłem na Oliwsie. No i o dziwo bardzo szybko udało mi się go sprzedać. Przez to przez jakiś czas, to był czas około miesiąca do tej pory, byłem bez komputera, przez co nie mogłem montować filmików. Zostałem ze starym 10-letnim laptopem, który ma problemy nawet z uruchamieniem się. Także tak to wyglądało. I ostatnimi razy komputer składałem w sklepie Morele. Wszystkie części, które tam potrzebowałem do tego komputera, wrzuciłem po prostu w Morele do koszyka, zapłaciłem złotówkę za montaż i przywieźli mi taki złożony już komputerek. Tym razem postanowiłem jednak popolować po promocjach i kupowałem przez ten okres miesiąca czasu, akurat około miesiąc czasu mi zajęło złożenie z promocji tych wszystkich komponentów. Miało być inaczej, wyszło jak wyszło. Wiadomo, jak masz się promocje, to za bardzo zazwyczaj są promocje nie na to, co byśmy chcieli, a że komputer jest potrzebny, także postanowiłem się streszczać tym składaniem. I tak jeszcze nie kupiłem wszystkiego, co bym chciał. Brakuje mi, można powiedzieć, chłodzenia dysku M2, ale to może w późniejszym czasie. Także tak to wygląda. Materiał prawdopodobnie wyjdzie długi, no zobaczymy, jak to będzie. Co ma na celu ten materiał? Właściwie to miałem nie nagrywać tego składania, bo po co, ale odkryłem. Właściwie cały proces składania tego komputera i tych promocji odbywał się za pomocą aplikacji Pepper. Tam po prostu to jest taka aplikacja, w której ludzie wrzucają różne promocje. I moi drodzy, odkryłem sklep, który się nazywa Xtreme. Sklep komputerowy, który niestety w sieci ma słabe opinie. Trochę się obawiałem, żeby tam kupować komputer, no ale jak się okazało, te obawy były niepotrzebne, bo okazało się, że sklep jest legitny. Kupowałem ich dwa razy. Pierw kupiłem kartę, która była w promocji. Potem kupiłem procesor, płytę główną i pamięci. Tutaj wiatraczki do budowy i bez promocji. Dysk kupiłem chyba wcześniej, jeszcze przepłaciłem na Wixcomie i zasilacz kupiłem w, moi drodzy, w Proline. I tutaj taka obudowa z MSI-a, włócznia, wersja 100P, taka bym powiedział bieda wersja, trochę bym powiedział, że kupiłem, no kosztowała 200 zł, co jest bardzo dobrą ceną, była też na promocji. Tyle, że ona ma tylko jeden wiatrak i nie jest jej poświetlany, bo to jest ta wersja P, czy taka bieda wersja. Mimo to budowa jest bardzo solidna i przestrzeni jest bardzo dużo w niej, także myślę, że będzie całkiem spoko. Ten film jest raczej na zasadzie nie jakiegoś poradnika do składania komputera, bo ja jestem taki dłubek trochę i jak wiecie, lubię się imać różnych rzeczy. Czasami nie mam o tych rzeczach jakiegoś tam dużego pojęcia. Komputera nigdy nie składałem, także będę pewnie robił jakieś błędy. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak ten film będziecie widzieli, to raczej udało mi się go złożyć do kupy. Zresztą myślę, że to nie jest nic skomplikowanego w dzisiejszych czasach i ten film raczej chciałbym właśnie takiego, właśnie każdy film, który produkuję, że tak się wyrażę, chciałbym dać wam jakąś, nie wiem, poradę właśnie. I ta porada na dzisiaj to jest taka, odnośnie właśnie sklepu tego Xtreme. Nie jest to jakaś reklama moja, nie chcę tego reklamować, chociaż przystąpiłem do jakiegoś tam programu partnerskiego, w sensie, no, że po prostu za polecenie sklepu, taki reflink chyba to będzie, dostanę 1% z wartości zakupu i wy będziecie mieli 1% taniej. No to jak będę miał linka, to będzie link na dole. Jak go nie dostanę, no to linka nie będzie. I to tyle. I to jest taka prywata. Ja ich nie reklamuję, dlatego że oni mi za to płacą, tylko po prostu sklep miażdży, jeżeli chodzi o promocję, bo karta graficzna, czy płyta główna, czy nawet ten procesor, który kupiłem u nich, to i te nawet ramy,
Mimo, że ramy trochę lipa jest, bo jest na kościach HX-ach, a nie na Sony. Ale cóż, jakoś to przebolejemy, traktowanie jest spore. Także myślę, że i tak sobie dadzą radę. No po prostu te ceny u nich miażdżą, mają super promocje, mimo że tych sztuk wyrzucają po kilka, bo chyba procesorów było ze 40, o ile pamiętam, udało mi się załapać. Także mówię, aplikacja Pepper, tam ludzie wrzucają te promocje i jesteście na bieżąco i możecie sobie po prostu o wiele taniej złożyć komputer, niż miałoby to w miejsce w jakimś innym sklepie, jeżeli byście kupowali wszystkie części naraz lub gdybyście kupili gotowca, których w ogóle już nie polecam kupować gotowca, bo nie. Bo szkoda pieniędzy. Szybko kilka słów o częściach, moi drodzy. Obudowka będzie od MSI-a, niby taka włócznia. To ma być, jakby jej front jest, nie mam tutaj jej, bo się nie zmieściła na stoliku. Front jest zrobiony na takim, na podobieństwo włóczni, niby jakiegoś tam nordyckiego boga, już nie pamiętam jak tam się nazywało. No mniejsza z tym, no, obudowa, jego budowa jest porządna. Nie zależało mi na żadnym RGB, jak to się nazywa? RGB, o, przy RGB. Z LBT mi się coś tam myli, z RGB. No ale coś tam się, chyba ta płytka jest, ma to RGB i ramy chyba też mają, no ale to akurat jest nieważne. GeForce RTX 2070 Super, wentylatorki kupiłem od Arctica z PWM-em, 240 na 120, Ryzen, 3800X, zajebista cena była, w cenie 370 wtedy były. Ceny pokażę wam w filmiku lub będą pod filmem. Płyta X570, Aorus od Gigabyte'a, HyperX, DDR4, takie traktowanie widzicie. Dysk na razie mam tylko taki, w przyszłości będę dokupował na M2 jakiś dysk. No na razie drogie te dyski są i nie mam już na to kasy, ale na razie mam taki SATA 500 giga i Focus Plus 650 80 Plus Gold certyfikat ma. No i ta obudowa. Dobra, moi drodzy, czas przystąpić do składania, zobaczymy co z tego wyjdzie. Już widzę, że film będzie dosyć długi, ale mam nadzieję, że jakoś przebrniecie. Zmiana kadru i lecimy z koksem. No nic, wypadałoby zacząć od płyty głównej. Bardzo też jest fajne to, że można sobie to wszystko odpakować, zobaczyć jak to wygląda. Bardzo to wszystko fajnie jest popakowane. Ups. Także zaczynamy od ożenienia ryśka z tą płytą główną. Płytę wyciągniemy. Co tu mamy? Będzie tak, będę sobie tak biadolił, to jakaś naklejeczka. Karton. O, tu są jakieś jeszcze pyszności. Dobra. To jest jakaś instrukcja. Dobra, zajebiście. Mamy kabel SATA kątowy. Bardzo mi się przyda, bo nie mam. I drugi. Martwiłem się, że właśnie czy to będzie, czy nie. Znowu jakaś... Jakaś przejściówka. A, od tego. To jest od, moi drodzy, wiecie czego. Od sterowania w obudowie. Jakieś tam, dobra, nic nadzwyczajnego, dobra. Okej, rozpakujmy tą płytkę. Oczywiście powinienem to robić w jakichś rękawiczkach antystatycznych, na pewno. Już plecę pędzę. Pyk. Tak to wygląda, moi drodzy. Ups. Całkiem solidnie wygląda płytka. Położymy ją na tym papierze. I lecimy z tymi procesorami teraz. W pudełku od ryśka znajdują się dwie rzeczy. Cooler i sam procesor. Powiem wam, że ten procesor, że ten cooler. Hop. O cholera, że ten cooler to jest kawał bydlaka. Ma pastę, moi drodzy, na szczęście, bo ja też pasty nie kupiłem, ale to cooler będzie, raczej wymienię sobie, ale on wygląda naprawdę masnie. Dobra, na bok go.
No i sam rysiek. Rysiek. Wszystko ładnie spopakowane, masakra. O, mam tu jakąś naklejeczkę nawet. Instrukcja obsługi, kto by to czytał. Mamy byka. Dobra. Czas go usadowić w gnieździe. Dobra, moi drodzy, teraz trzeba ożenić tego ryśka z soketem. Odbezpieczamy. To są jakieś strzałki podobno, których ja tu nie widzę. No to chyba idzie tak. Procent. Siedzi malutki. Patrzyłem dokładnie, żeby się nie pomylić, bo tu nie ma lipy i o, buk, wszystko. Moi drodzy, nie będę się tu rozgadywał o tej płycie, bo każdy może sobie to sprawdzić, jaka to jest płyta. Na płycie widzę, że to jest wszystko opisane, tak samo jak tu jest ładnie opisane, jak umieścić, moi drodzy, ramy. I teraz to zrobimy. Pamięci bardzo fajnie się prezentują, mimo że nie zależało mi na tym. One chyba nie będą świecić, coś mi się wydaje. Wszystko gitara, HyperX-y. Wcześniej też miałem HyperX-y w starym kompie. Tu nie ma chyba żadnej różnicy, który jest pierwszy, który drugi. Chyba nie, pakujemy. Pierwszy slot i drugi. Ciekawe czy... Trafię w dziurkę. O! Pściukło chyba wskoczyło na miejsce. Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do kompatybilności tych pamięci akurat, bo jakbyście mieli w promocji, ja bym ich nie kupił, gdyby nie to, że były bardzo tanie. To sprawdzona informacja na do ryśków idealnie pasują. I to różnych, nie tylko tych nowych. Dobra, pamięci już mamy, skadruję trochę lepiej może. I teraz ten opcja z tym boksowym chłodzeniem. Tu są moi drodzy takie coś, co się zaczepi o tamto. Tu mamy tą pastę. Wiem, że powinienem nałożyć nową, ale no niech będzie ta na razie. Mówię, chłodzenie będę zakładał nowe, ale najpierw co trzeba zrobić? Trzeba, nie trzeba, ale mądre głowy z internetów tak polecają. Tu mam ten alkohol używany również do czyszczenia lakieru w samochodzie. Czy też izopropylowy tak zwany, czy też motocyklu. Tego ryśka weźmiemy troszeczkę, moi drodzy, obczyścimy z tłuszczu ewentualnego. Gdzie tu jest jeszcze CPU fan? Dobra, niech odparuje trochę. Dobra, znalazłem te wtyczniki. O, cholera. Przykleiło się do statywu. CPU OPT i CPU fan. Te wtyczniki się chyba nie różnią niczym. Już podłączymy do tego szarego. Także tą sprawę mam jakby załatwioną. Czas podpiąć ten temat. Sprawa powinna być prosta i niektórym znana.
Tak jakby weszło. Teraz tylko zabezpieczyć tą dźwignię. Dobra. Jest gitarka. Nawet się trzyma. Nie było to łatwe. Teraz podepniemy tylko tego fana. Ta piękna wtyczka też jest tak zrobiona, moi drodzy, że się tego nie da spierdolić. Musi się przyznać, że obudowa jest wielka jak stodoła. Wszystko się w niej zmieści. Zaraz otworzymy. Szyba hartowana jest przyciemniana, przez to nie będzie i tak widać tych podświetleń. Zobaczcie, jak na przodzie wygląda ta siatka. Siatka przeciwpyłowa. Tu są na przodzie, tylko tutaj są te wentylatory. Kurde, nie mogę skadrować tego, jakoś pokazać. O, widzicie, po bokach. Tak naprawdę wiem, że przez doświadczenie, że przez tą siatkę będzie przelatywał kurz. No nic, niedopatrzenie. Tak to jest, jak się kupuje właśnie w super okazjach. Bo generalnie powinna być taka chociaż gąbeczka, czy coś w tym stylu. I co teraz następuje, moi drodzy? Zakładam 240 na przód i 120 na górę. 120 na górę założymy w wersji chyba wyciągania, ale to jeszcze zobaczę. I są dwa z przodu, moi drodzy. I tu jest trochę lipa, nie podoba mi się, nie mam czasu teraz na przemyślenie tego. Tutaj tak po środku go zamontowałem, nie wiem czy go widzicie. On będzie tu wciągał z góry jeszcze powietrze. Tu ma taki system, że mogę podpiąć dwa pod jeden. I tak to zrobimy. No dobra, czas na płytę główną i lecimy z tą robotą, bo nie ma czasu. Ale zanim płyta główna, to jeszcze polecimy, wiecie, z czym. Z oto tym jegomościem. Tu mam takie fajne te trytytki. Przydadzą się. Kabel niepotrzebny. To podpinamy tutaj najpotrzebniejsze kable. I wsadzimy ten. Fajnie wygląda ten zasilacz, jest taki, widać, całkiem porządnie wygląda. 10 lat gwarancji, pełen modularny i tu ma taki pstryczek, może być półpasywny, ale nie wiem, czy to mi będzie potrzebne, bo i tak mój komputer nie będzie należał do najcichszych, wtedy to mi się wydaje, ale i tak będzie cichszy niż ten, co miałem. Dobra, lecimy. Zasilacz już siedzi, ale zobaczcie, jaki jest burda z kablami, jak ja to ogarnę. Chłe. Kolorystyka nawet się dobrała, całkiem w porządku, tu widzę. No to tylko taki wielki miszmasz z tymi kablami teraz. Nie wygląda to źle, moi drodzy, chyba, nie? Czas tylko teraz to poskręcać wszystko. Delikatnie, bez zbędnej siły. Myślę, że renderowanie filmów teraz będzie o wiele lepsze, szybsze, łatwiejsze, bo wcześniej, kurczę, robiłem robotę i za chwilę mi się coś zawieszało z powodu za małej ilości RAMu. No i to taka nierobota była, no. Ogólnie podoba mi się, kolorystycznie mi się udało dobrać fajnie te. Przypadkowo właściwie, bo nie patrzyłem na to, jak to będzie wyglądać, ale takie czarne wszystko fajne. To chłodzenie będzie, nie wiem, czy nie skuszę się na jakieś wodne, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu.
W ogóle zobaczę, jak to będzie dawało radę to stokowe chłodzenie, bo powiem wam, że czytałem ostatnio, że AMD znowu też zaczęło oszczędzać na tych boksowych, bo na przykład od Intela, moi drodzy, boksowe chłodzenie się do niczego nie nadaje, a tutaj w tych wyższych seriach procesorów, nie wiem od którego to się zaczyna modelu, to właśnie to chłodzenie jest całkiem akceptowalne. Także będzie albo wodne, albo dobre powietrze, zobaczymy. Dobra, ja już nie będę tu przedłużał, skręcam to dalej i widzimy się w następnym wejściu. Powiem wam, że frajdy mam co niemiara przy rozkładaniu tego kompa, ale muszę wam powiedzieć, że jednak to się, jeżeli chodzi o nie prezentuje się to chłodzenie za fajnie. Ogólnie budowa, zobaczcie, jaka jest wielka, jak stodoła, naprawdę jest tu miejsca dużo. Te dwa 140 mm wiatraczki rozpętają tu naprawdę wichurę i myślę, że będzie chłodno. A teraz podchodzę do tematu, którego można powiedzieć najbardziej się bałem, czyli to on taki konektorek i tu muszę podłączyć te wszystkie tematy od panelu przedniego, czyli diodę od dysku, od włączanie. Tu podpiąłem już audio z tej strony, USB 3.0 to jest w ogóle nic trudnego, ale trzeba teraz rozpracować ten konektorek. Tu do płyty głównej jest taki konektorek. Teraz wystarczy włożyć dobrze te tematy, tylko że to niestety jest gigabajt, jakby było do DMSI, to pewnie płyta główna do DMSI to by było o wiele prościej. No ale jest jak jest. Jest zajebiście, lecimy dalej. No i moi drodzy, przebrnąłem, powpinałem w tą kosteczkę te wszystkie konektorki. Mam nadzieję, że nie zrobiłem jakiegoś babola i że wszystko wystartuje i nic się nie spali. Teraz wystarczy tylko to wpiąć w tę stronę i jest gitara. Dobra, i teraz tylko podepnę te kabelki, za chwilę to zrobię poza kadrem też. No i co? I będzie trzeba składać temat do kupy już, nie? I te ściki. I zobaczymy, czy to w ogóle ruszy. Musicie przyznać, że dałem sobie nieźle radę z kablami, jak na pierwszy raz. Nie było łatwo, trochę miałem problemy z wentylatorem, bo nie brakowało mi po prostu kabelka, żeby podłączyć. No był za krótki kabel po prostu. Przejdźmy od drugiej strony jeszcze. No, sytuacja taka po prostu, że tutaj tych konektorów od LEDów jest pełna, wentylatorów w ogóle praktycznie. Ale jakoś dałem radę, jeszcze tylko kartę wrzucamy i testujemy. Tak to wygląda. W tej lepszej wersji obudowy tu mamy jeszcze takie, w tych otworach, gdzie są kable, są jeszcze takie gumy, które maskują jeszcze dodatkowo kable. No w tej bieda wersji nie ma. Ale i tak całkiem spoko. Troszeczkę mi tu słońce zaszło, to prześwietlony jest teraz film, ale musiałem trochę tutaj dać światła, żebyście cokolwiek widzieli. Kartę taką kupiłem, jaką widzicie. Nie wiem, jak to się wymawia, Zotac. Troszeczkę się obawiałem tej firmy, ale to jest topowa karta. Niestety chłodzenie nie jest półpasywne. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jerałem się tym opakowaniem, bo zobaczcie, jak fajnie to wygląda, jak się przesuwa. Folikę to wiatraczki się kręcą. Ja lubię takie bajery, no super to wygląda. Ale nieważne z opakowanie, tylko sama karta, zobaczcie, jak wygląda. Całkiem fajne wykonanie, naprawdę nie ma się do czego doczepić. Metalowy backplate. Trzy wiatraczki, bardzo chłodna, bardzo wydajna. Tyle, że nie półpasywna, będą się cały czas kręciły. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Czas to zainstalować do komputera i jest koniec tego misternego składania. Super się to robi. Mógłbym mieć taką pracę. I tak to się, moi drodzy, prezentuje. Udało mi się złożyć wszystko do kupy. Trochę to trwało. Teraz jeszcze kwestia, czy to się w ogóle uruchomi. Zobaczcie, jak ta karta to w ogóle knur jest wielki, czarny. Nawet to wszystko nieźle się komponuje. Wszystko jest czarne. Tutaj jeszcze będzie się to podświetlało. Wiatraczek będzie się świecił, ale to jeszcze zobaczymy, jak uda się maszynę uruchomić. No nic mi nie pozostało, tylko pozakładać panele. I do testów.
Moi drodzy, teraz nadchodzi wiekopomna chwila. Są dwie opcje, albo ruszy i będzie spoko, albo zaraz zacznie tutaj płonąć. Także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że wszystko się udało dobrze podłączyć. Jednak się nie udało. Musiałem coś z worca coś spierdzielić. Dobra. Muszę dojść do o co chodzi. Już wiem o co chodzi, nie włożyłem wtyczki do kontaktu. Coś migło. Oby to nie było mignięcie śmierci teraz. Dupa blada po raz drugi. Dobra, już wiem mniej więcej o co chodzi z tym wszystkim. Working. Haha. Zajebiście. Dobra. Chodziło o tą wtyczkę od panelu przedniego, oczywiście była źle podłączona. Ale jakoś się z tym uporałem. Wiatraczki wszystkie kręcą. Czas to złożyć do kupy i zobaczyć jak to będzie działać. Moi drodzy, na koniec jeszcze kilka słów podsumowania po miesiącu użytkowania tego komputera. Jest tu kilka tematów, które mi się nie podobają. Pierwszy z nich to jest ta obudowa, która jest zdecydowanie zbyt mało przewiewna, przez co w środku panują dość wysokie temperatury i przez co ogólnie komputer jest troszeczkę głośniejszy. Niestety wydaje mi się, że po prostu komponenty, które są w środku, są za bardzo ciepłodajne, jak na tą obudowę. Także obudowę pewnie wymienię, jak będę miał jakąś opcję do kupienia czegoś fajnego w dobrych pieniądzach, to pewnie się zdecyduję. Kolejną rzeczą, na której mógłbym trochę zaoszczędzić pieniędzy i troszeczkę żałuję, że kupiłem płytę na chipsecie X570, mogłem trochę poczekać. Płyty na chipsecie B450 dałyby radę z tymi częściami bez problemu i myślę, że dużej różnicy wydajnościowej by nie było. Jeżeli by była, to jakaś pewnie niewielka, no ale wiadomo, kupiłem, jest, niech będzie. I tak kupiłem płytę w nie tak dużych pieniądzach, jak ona je kosztuje teraz, także i tak nie jest źle. Także to są te tematy, z których jestem, mógłbym zrobić inaczej. Kolejny temat to jest, moi drodzy, wymieniłem już to chłodzenie na Noctua NH-D15. Miało być wodne, ale stwierdzam, że Noctua ma bardzo dobrą wydajność i myślę, że będzie mniej awaryjna niż chłodzenie wodne i na pewno tańsze i na pewno, moi drodzy, cichsze. Tak mi się wydaje. Wiadomo, chłodzenie wodne można kupić w różnych pieniądzach i w tej samej cenie co Noctua, nic lepszego niż Noctua bym po prostu nie kupił. Moi drodzy, tutaj pod filmem będziecie mieli wszystkie ceny, jakie ja zapłaciłem i linki do Ceneo może albo do jakiegoś innego portalu, zobaczymy jak ja to zrobię. Zachęcam do korzystania z moich reflinków. Tutaj mam takie kodziki dla Was. Mam taki reflink. Mam nadzieję, że nie będziecie obrażeni, że tu taką prywatę robię, no ale mam taką możliwość, dlaczego miałbym tego nie zrobić. Ja z tego mogę skorzystać i Wy skorzystacie 1% dodatkowo do każdego zamówienia. Mówię, polecam Xtreme obserwować. Naprawdę mają fajne promocje i naprawdę czasami możliwość wyrwania czegoś naprawdę super, super pieniądzach. I moi drodzy, tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Jeżeli chcecie jakieś testy wydajnościowe tego komputera, to piszcie, może coś tam się nagra. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się, elo.